Kamiński i Wąsik. PiS, czyli prawdziwa dyktatura. Pospolite bandziory przyłapane, skazane przez prawomocny sąd. 2 lata to dość łagodny wyrok. Wszystkim we wdzianku zielonym Kaczyńskiego, jak przyprowadzał, to już będzie najważniejsza rzecz. To jest najistotniejsze. Aresztowanie, zabranie immunitetu, aresztowanie Kaczyńskiego, sprawcę zła całego, prowadzenie dyktatury, czy mam to wszystko, gigantycznej korupcji, łapówki od księdza Sawicza, no takie znane powszechnie, niezapłacenie temu Wiedeńskiemu biznesmenowi za wykonanie pracy. Zamysiek, dzień dobry. Po pierwsze, był prawdziwym więźniem politycznym. Po drugie, jest legendarnym politykiem. Po trzecie, to profesor Stefan Niesiołowski siedział, ponieważ walczył z faktycznym reżimem. Dziś nie tylko o Kamińskim i Wąsiku, ale też o bieżącej polityce. Waszym i moim gościem będzie dziś profesor Stefan Niesiołowski. Adam Bysiek, zapraszam. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Adam Bysiek, witam i zapraszam. Przed nami rozmowa na temat tego, co słychać w polityce i na temat tego, jak PiS milczy, szczególnie w obliczu bardzo poważnych zarzutów w kontekście nadużycia władzy i nie tylko, bo PiS-owi zarzuca się między innymi narażenie tysięcy ludzi, milionów Polek i Polaków na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia za sprawą wyborów kopertowych, których zmarnowano bagatela. Tak twierdzi PiS, 70 milionów złotych państwa, i moim gościem jest dziś profesor Stefan Niesiołowski. Panie profesorze, dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jak pan ocenia, dlaczego pisowcy tak chętnie przez 8 lat głośno mówili, że to my jesteśmy rasą panów, krzyczał Kaczyński, a gdy przychodzi do zeznań przed komisją śledczą, jedyną drogą, jaką wybierają, to milczenie, pomijając słowa pana Gowina, który jednak swoich wsypał? No nie tylko milczą, bo Czarny kłamie, tam Buda kłamie, no różnie, jedni atakują, inni kłamią, inni milczą. No to jest zachowanie obalonych dyktatur, które tak nigdy nie zaszli z historii w przypadku, żeby jakiś reżim obalony, autorytarny czy częściowo taka infantylna dyktatura, ale jednak dyktatura, no żeby się przyznali do winy, przeprosili. Nie no, będą kłamać, próba, co się da jeszcze ocalić, co się da to jeszcze schować, to co ukradli. No normalne działania przestępców, którym to nic nie da, zostaną ukarani. Pan Soboń może sobie nie odpowiadać na pytania. Myślę, że zostanie ukarany finansowo, tam są grzywny większe, a jak nie, to trafi do sądu. Panie profesorze, gdy widział pan list, który wysłali byli również pana koleżanki i koledzy opozycjoniści do posłów, też biskup wysłał, że chcą nazywać skazanych bandytów Kamińskiego i Wąsika bohaterami, więźniami politycznymi, to co myśli sobie taka osoba jak pan, która przesiedziała 5 lat za walkę z praktycznym reżimem i komuną? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ten list, pan mówił o liście biskupa Gądeckiego. Dokładnie tak. Tak. No jest obrzydliwy, na wszystkim głupi, taki nieinteligentny. No jak on mówi, że liczą, że ich przerywanie na wolności przyczyni się do sprawiedliwości. Przecież to byli oprawcy. Kamiński i Wąsik działali na rzecz dyktatury, na rzecz bezprawia, niszczyli ludzi, kłamali, niewinnych ludzi prześladowali. Jak można mówić, no, przyjmować tą optykę biskup, to hańba w ogóle. To jest biskup, to jest pan Gądecki, pisowski lizus, który mówi, że no właśnie wpisuje się w to kłamstwo, że to są więźniowie polityczni, to są przestępcy. Po wielu latach, żmudnych procesach, starannym rozpatrzeniu, tam 400 stron zdaje się liczyły materiały tego procesu, zostali skazani za fałszowanie dokumentów. Jak biskup może kłamać i mówić o jakimś politycznym elemencie tej sprawy? Pospolite bandziory przyłapane, skazane przez prawomocny sąd. 2 lata to dość łagodny wyrok. Mam nadzieję, że go odsiedzą. Zresztą przychodzą dalsze sprawy. Mam bardzo złe wiadomości dla pana Kamińskiego i Wąsika. Jest bardzo dużo spraw. Pegasus, jest niszczenie ludzi, lepe, małżeństwo Kwaśniewskich. Mnie usiłowali zniszczyć, oplumali, szkalowali, panie Wąsik, specjalista od podsłuchów. To muszę powiedzieć, jest ten list jest haniebny, a ten list opozycjonistów niektórych, bo jest też drugi list, który ja napisałem, on się powiedział
powinien już ukazać się długo, bo uruchomiłem też te podpisy, ja go podpisałem i inni ludzie, list opozycjonistów, takich jak pani Romaszewska, pracownica pana Dudy, jak pan Wittgenstein, którego opozycyjność jest dość wątpliwa, bo się cały stan wojenny przesiedział za granicą i tak dalej, to dla mnie ten list jest takim właśnie pisaniem się w kłamstwo, że mamy więźniów politycznych, mamy jakieś represje. To są ludzie, którzy korzystali bardzo materialnie na pisowskiej władzy i teraz mówiąc prosto i jasnym językiem, który rozumieją, bronią swojego koryta. I bronią, bo cały czas przy tym korytarzu, panie profesorze, stali. Czy nie jest trochę tak, że gdyby się wówczas rządzący, mówię o 2007 roku, udało rozliczyć skutecznie PiS, to dzisiaj Polska byłaby w innym miejscu? Bo dzisiaj pan Ziobro bezczelnie wychodzi i nazywa ludzi fujarami, śmiejąc się z tego, że nikt go nie rozliczy. Może wtedy, gdyby udało się go państwu rozliczyć, to dziś nasze państwo by wyglądało nieco inaczej. Ziobro, żałuję, myślę, tych słów. Ktoś mu to tam wepchnie w gardło, te słowa, to przekonamy się, jakie. Ale skoro takie są fujary, to dlaczego wrzeszczą przed więzieniami i robią ten małpi cyrk w sprawie tych dwóch bandziorów? Ja uważam, że tak, to gdyby się udało rozliczyć, może by było inaczej, ale nie łudźmy się. Panie redaktorze, tak jak są takie dość irytujące, na przykład, że trzeba było zabezpieczyć władzę demokratyczną przed pisowską recydywą. Nie ma takiego mechanizmu. Nie ma. Jeżeli przychodzi, to po prostu musi być jakaś instytucja, która w momencie, jak władza wygrywa partia o autorytarnej chęci rządzenia, czy populistyczna, jakaś nacjonalistyczna, to taka partia zrobi wszystko, co chce. Nie ma mechanizmu. Gdyby nawet się wtedy udało Ziobrę, powiedzmy, no mówi się o tym fatalnym głosowaniu, że tam zabrakło trochę posłów Platformy, no to co by się stało? No to za chwilę klęską było to, że w 2015 roku na fali kłamstwa, oszustw, fałszywych obietnic, zresztą niebywałej takiej bezczelnej chusty propagandowej tej partii udało się dorwać do władzy. I trzeba wszystko robić, żeby ta tragedia dla konkretnych ludzi, niektórzy życiem zapłacili, jak pan Lepe, jak pani Blida, jak pan Adamowicz, jak syn pani Filiks, to są ofiary, jak ten Kostecki, ten tajemnicza sprawa tego więzienia. Tak, Dawid Kostecki w więzieniu, sam się powiesił. To są, niektórzy kwestionują, czy mu ktoś nie pomógł. To są ofiary, zamordowani przez PiS. Ma krew na rękach, Kaczyński ma krew na rękach. Przede wszystkim jeszcze jedna sprawa. No, to jest też, ja myślę, że to za chwilę się skończy. Atakowanie Wąsi, Kamiński, owszem, zgoda, jakiś tam Soboń, ale przecież całe złoto jest Kaczyński. Jak to się dzieje? No to tak jakby na procesie norymberskim sądzono tam Kaltenbrunnera, Szpera. Zgoda, bardzo pięknie, ale obok tego Denisa, ale obok tego powinien główny, że tak powiem, bohater. No właśnie, a czy pan się spodziewa, że... Główny bohater mierzył norymberskiej, to go trochę usprawiedliwia. Ten główny bohater obecnie jest za dużym tchórzem, czyli sobie życia nie odbierze, ale on powinien odpowiadać, Kaczyński, on powinien już, to już trzeba szykować akt oskarżenia dla głównego sprawcy zła. No, on stworzył system tego nieformalnego biura politycznego PiSu na Nowogrodzkiej, zniszczył demokrację, tych tam pięciu czy sześciu tych dygnitarzy decydowało i to był rząd polski, a reszta to byli wykonawcy. I to jest tak, jak w Norymberdze zasiadał twórca propagandy, tej haniebnej propagandy III Rzeszy Schleicher, bo Goebbels się zabił, tak tu powinien siedzieć Kurski i powinien przede wszystkim Kaczyński. Ja czekam, kiedy CBA czy inna służba, CBA chyba, nie wiem, może policja, wszystko jedno, przyjdzie po Kaczyńskiego. To musi być już wniosek o uchylenie immunitetu, bo to jest całe zło. No nie można sądzić Płotki, a zostawić rekina poza, że tak powiem, zarzutami. Ale może jest pan, panie profesorze, jak w ulu, jak to z owadami, na których pan również, jak mało kto w tym kraju się zna, że te małe pszczoły bronią królowej, a tą królową jest Kaczyński, bo o ile mogę sobie wyobrazić fakt, że Kamiński przyjedzie we wdzianku w kolorze zielonym do Sejmu na komisję śledczą, o tyle ciężko mi sobie wyobrazić tą ochronę z grom grup, która odstępuje Kaczyńskiego i ten nagle pokornie idzie ze głową w dół spuszczoną na przesłuchanie komisji śledczej. No,
Ale dlaczego przede wszystkim we Wrzanku Zielonym Kaczyńskiego, jak przyprowadzą, to już będzie najważniejsza rzecz. To jest najistotniejsze. Zabranie immunitetu, aresztowanie Kaczyńskiego, sprawcę zła, całe doprowadzenie dyktatury, czy mam to wszystko, gigantycznej korupcji, łapówki od księdza Sawicza, no takie znane powszechnie, niezapłacenie temu wiedeńskiemu biznesmenowi za wykonanie pracy. No i szereg działań, no przecież za tymi wszystkimi przestępstwami PiS-u stał Kaczyński, oni tego nawet nie ukrył, no on decydował. Myślę, że nie byłaby możliwa sprawa i Depena, i Pegasusa, i to wszystko bez zgody Kaczyńskiego. On nie musi być w Zamku, teraz jest zielone, teraz jest, tak? Nie musi, bo jak ja byłem w więzieniu, to nie byłem. Znaczy były to takie beżowe jakieś te kurtki. On, krótko mówiąc, powinien już być za chwilę pozbawiony immunitetu i zostać aresztowany, bo powinna, bo to jest całe zło. Jeszcze raz mówię, trzymanie Kaczyńskiego na wolności jest jakąś aberracją. No. Oczywiście nie znaczy, że nie jest winny Kamiński, Wąsik, oczywiście są panciory, przestępcy, już siedzą. Natomiast ten w ogóle chodzi z tą miną, wypowiada się jakiś, w ogóle nie zdaje sobie chyba sprawy w ogóle, kim on jest. Jest nieukaranym kryminalistą i powinien odpowiadać za te 8 lat niszczenia Polski. Natomiast ja sobie wyobrażam, że na komisję przyjdzie, to niech nie przychodzi. No, myślę, że na komisji może nie odpowiadać na pytania. Nie wiem, co zrobić. Trudno powiedzieć. On jest jednak nie do końca chyba obliczalny, ale to nie ma znaczenia. No, chodzi o to, żeby na tę komisję przyszedł z więzienia, a nie z wolności. Dużo osób też zarzuca Zbigniewowi Ziobro to, że tyle zła, ile on wyrządził, można by śmiało porównać z Jarosławem Kaczyńskim, a więc jego mocodawcą. Panie profesorze, dzisiaj normalni ludzie czekają na swoje sprawy o pół roku dłużej niż to miało miejsce wcześniej. Ludzie tracili wolność przez Zbigniewa Ziobro. Na koniec swoich rządów szykanował i atakował aktywistki, aktywistów i dziennikarzy w trybie kasacji nadzwyczajnej. Jaki los powinien spotkać Zbigniewa Ziobro po tym, czego dopuszczał się na przestrzeni minionych 8 lat? To więzienie, to jest oczywiste, bo ja nie jestem prawnikiem, proszę zapytać o szczegółowe paragrafy. Jurtyka, zdaje się, on jest do tej sprawy, pan Roman Jurtyk starannie przygotowany jest do tego, generalnie mi się wydaje, zniszczenie w Polsce demokracji, a w przypadku Ziobry nie podejmowanie tych spraw, które należało podejmować, są powszechne korupcji, gigantyczne tego marnowania pieniędzy, przekazania funduszu ofiar przestępstw partyjnym kolegom. I tak dalej. To jest tyle tych przestępstw powszechnych, o tym się mówi, już nie chcę tego powtarzać, bo to już jest nudne. Tylko powinien trafić, również powinien być Ziobro razem z Kaczyńskim, może tego samego dnia, to nawet może było dobre. Aresztowani, czy trzeba immunitet natychmiast pozbawić ich immunitetu i zamknąć więzienie. Z więzienia powinni odpowiadać, bo przestępstwa są tak poważne, który się dopuścił Ziobro i Kaczyński, to jest ta sama skala, tylko że Ziobro by nic nie zrobił bez zgody Kaczyńskiego. Kaczyński był tym mózgiem, on był tym zbrodniarzem, który podejmował zbrodnicze decyzje. To byli wykonawcy. Skala oczywiście zbrodni, jakie popełnił Ziobro, jest ogromna. On zdaje się w tej chwili jest poza Polską. Są takie informacje. No podobno we Włoszech. No tam tak do Włoszech, to można się zwrócić do rządu Włoszech, tradycję, wyląduje w końcu, myślę, u Putina, Ziobro na Białorusi, bo to są bratnie reżimy, może u Orbana, może będzie Orbana, Orban mu udzielić skonienia, to już wtedy trudno, ale wtedy trzeba go skazać zaocznie, albo się schowa tam, gdzie się Idi Amin kiedyś w Arabii Saudyjskiej, już nie wiem, jaką będzie miał wyobraźnię w tym względzie Ziobro. Natomiast do Włoch należało by wysyłać już wniosek o ekstradycję. Byłoby bardzo przyjemnie, gdyby w tym, jak pan mówi, zielonym ubranku zobaczyć go na Okęciu, kiedy maszeruje, może nawet w sąsiedniej celi z Wąsikiem albo z Kamińskim, bo też to towarzystwo do siebie pasuje. Dobram też pana, ponieważ z racji sympatii do swojego miasta, z którego pochodzę, mówię o Tarnowie, pan też pisuje do tygodnika galicyjskiego Temi. Jak w Tarnowie, który był kiedyś bastionem PiS-u, odbierane są pana felietony i publicystyka? No tego nie wiem, mam tam dość dużo tych wpisów, jest komentarzy i tak dalej, bardzo mi
nie mam takich spotkań z czytelnikami, to dopiero wtedy można było sobie było pisanie. No, ale są one dość chętnie czytane, takie mam przynajmniej sygnały od redakcji, bo cały czas te felietony od dawna piszę, bardzo sobie cenię ten tygodnik, cenię sobie redaktora naczelnego, pana lokalnego biznesmena Zbigniewa Kupca, bo on jest właścicielem, zdaje się, tej gazety i wydaje mi się, tam pisze taki ekonomista, to też jest dla mnie zaszczyt i przyjemne, że też chyba profesor Zuber, z którym, tak powiem, dzielimy czasem stronę. I jestem bardzo, bardzo zadowolony i zaszczycony współpracą z tym właśnie zasłużonym dla regionu, w tym pięknym mieście, w tym pięknym regionie, także przyrodniczym. To taka ciekawostka, bo się mówi o Puszczy Białowieskiej, o Bieszczadach, Tatrach, ale Beskid, nie wiem, tam jest chyba niski Beskid. On jest, no, to jest bardziej atrakcyjny też przyrodniczo. Także bardzo sobie chwalę to, że tam dla tamtejszych mieszkańców mogę pisywać. To jeszcze na koniec, panie profesorze, w naszej ankiecie przed naszą dzisiejszą audycją zapytałem naszych słuchaczy, słuchaczki i czytelników o to, czy są za tym, by dokonać delegalizacji PiS-u z powodu na ogrom przestępstw, jakich ta partia miała się dopuszczać zdaniem i Justiti, a także Lex Super Omnia. Panie profesorze, 92% głosów tak, z 3000 oddanych w ciągu kwadransa, odkąd zaczęliśmy ten program. Czy pan również stwierdzi, że delegalizacja PiS może Polskę uchronić przed powrotem tej władzy do rządu? Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie przesadzić. To muszą być bardzo mocne argumenty, bo jednak na tych ludzi głosowało 7 milionów, wprawdzie na nas, nazwijmy to na opozycję demokratyczną, koalicję 15 października, 11 milionów, ale jednak 7 milionów ludzi to jest dużo, to trzeba być ostrożnym. Myślę, że pierwsze kroki to powinno być pozbawienie dotacji za wybory, bo były absolutnie nieuczciwe. PiS te wybory no, nie fałszował bezpośrednio chyba, ale uczynił absolutnie nierównymi. One nie były wolne, nie były równe. Trzeba ograniczyć kancelarię pana Dudy. To jest kolejny zabieg, który trzeba w budżecie. Nie ma powodu, żeby tych 400 trudni, którzy niszczą Polskę, służą PiS-owi, żeby to utrzymywać. No, pan Duda chyba nie ma możliwości, żeby skrócić jego kadencję, chociaż są takie głosy. Jakby się dało, to dobrze. Bo każdy dzień, kiedy ten osobnik hańbi urząd prezydenta, jest stracony dla Polski. I należy wykluczyć z zawodu tych prokuratorów, tych sędziów, którzy się hańbili stronniczością, tą całą Przyłębską, tych jakichś tam wyrębiach, schab. Oni są odwoływani. Nie, to trzeba wykluczyć z zawodu. Ktoś taki wykluczony z zawodu i aresztować głównych przestępców pisowskich. I to mi się wydaje, i odzyskać pieniądze, na ile się da, ukradzione pieniądze przez tych wszystkich Obajtków, tych dygnitarzy, Sasinów, tych wszystkich Adamczyków, Kurskich i tak dalej. I to mi się wydaje, że na razie to minimum, które trzeba w miarę szybko zrobić. Dlatego, że delegalizacja to już jest bardzo poważna sprawa i proszę pamiętać, że 7 milionów wyborców to jednak jest potężna siła i trzeba to brać pod uwagę. No, musi być bardzo mocny argument, żeby delegalizować partię. Myślę, że kiedy się rozumiem argument taki, żeby zabezpieczyć Polskę przed recydywą dyktatury, to jasne, ale żeby nie zaszkodzić sprawie wolności, myślę, że te, które wymieniłem, elementy, które by uruchomić, to one na razie wystarczą. Co do delegalizacji, to jeszcze trzeba starannie się tej sprawie przyjrzeć, żeby niepotrzebnie sprawie słusznej wolności i demokracji nie zaszkodzić. Mówił dziś na naszej antenie Stefan Niesiełowski, profesor Stefan Niesiełowski. Dodam dla państwa informacji, że też entomolog, chyba panie profesor dobrze zapamiętałem. Entomolog, trudne słowo. Ale że państwo wiedzieli, że pan profesor również ma owada o swoim imieniu, dodam też, panie profesorze, minęła dokładnie dzisiaj dekada. Odkąd... Trzy gatunki. Owadów o moim imieniu Niesiołowskich, Cielana Niesiołowski, Morwia Niesiołowski, Suilla Niesiołowski, trzy gatunki, a entomologia nauka o owadach od greckiego entomos owad. To dodam, że to ten trzeci owad dziś minęło dokładnie 10 lat, odkąd nadano mu pana imię, więc też dlatego z panem się dzisiaj połączyliśmy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję, pozdrawiam. Państwu również dziękuję i my przechodzimy dalej. Państwa oczywiście zapraszam do tego, by nas subskrybować, by być z nami cały czas tutaj w czechpress.pl i by kliknąć obserwuj. Dzięki temu my możemy się rozwijać i takie rozmowy jak dzisiaj dla Państwa nagrywać. Proszę wybaczyć, że dzisiaj tylko i wyłącznie przez telefon, ale niestety no, nawalił nam po prostu sprzęt. Na jutro już będzie gotowy. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, dziękuję pięknie i do zobaczenia. czechpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.